ho, hej ho. Maxis Farm prezentuje. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, moi drodzy, na kanale Maxis Farm. Przede mną mamy właśnie gniazdo automatyczne. Nie macie pojęcia, jaki jestem ciekawy tego gniazda. Jeżeli chodzi o sytuację tutaj pogodową, to wygląda to, no jak widzicie, o, tam się kurka bije z kogutem nawet. Takie akcje. Jak widzicie, jest tutaj trawa. Znaczy, no, widać trawę, już stopniało wszystko ładnie, wilgotno. Także dzisiaj taki dzień trochę, widzicie, no taki pochmurny. Zresztą sami widzicie, jak to wygląda. Ale na jakieś tam opady raczej się nie zapowiada. Także co, moi drodzy? W zasadzie to chciałem wam powiedzieć, że trzeba przejść do składania gniazda. Mam nadzieję, że to nie będzie w jakoś nie wiadomo ilu częściach. Nie będzie to jakoś skomplikowane, bo szczerze mówiąc, no ocenię, ile to tak naprawdę zajmie takie złożenie gniazda. Mam tutaj warzywka z warzywniaka. Odebrałem właśnie dzisiaj. Jak widzicie, jest tego dużo, więc nie narzekam. Nie narzekam, trzeba to tylko przerobić. Dać kurkom i będą zadowolone. Jak widzicie, kurki sobie chodzą, grzebią, działają. No i jak widać, jest tu trochę tych kurek, ale do czego zmierzam? Do tego, że też mają chlapę, błoto wielkie na wybiegu, ale przynajmniej chodzą sobie na całym wybiegu i jest fajnie. Moi drodzy, ja biorę się za te gniazdo, także działamy z tym gniazdem. Dobra, bierzemy sobie paczkę pod lupę. Otwieramy. Trzeba tutaj jakoś to otworzyć. No ładnie. Tylko wygląda nieco inaczej jak na prezentowanym zdjęciu. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Wygląda trochę inaczej, szczerze mówiąc. Ale dobra, nie komentujemy. Wygląda ciekawie. Też łatwo się to pobrudzi zapewne. Nie wiem, czy tego nie pomalować. Tutaj mamy jakąś pierwszą część. Czyli... Czekajcie. O. Czy jakąś płytę. Zapewne jest to płyta, może jakaś tylna. Coś takiego. Tu widzę, że mamy chyba przegrodę między gniazdami, bo jest tych płyt 4, nie 3. 3, no to idealnie by było. Także może to być rzeczywiście to. No jestem ciekaw. Szczerze mówiąc, to zobaczymy, jak to będzie się prezentować i wszystko wam oczywiście sprawdzę, przetestuję. I ewentualnie polecę, znaczy ewentualnie, no jak się sprawdzi, to polecę, tak? Wiadomo. Dobra, tutaj widzę, że jakiś element jest... Jest to element plastikowy, czy mi się... Nie, drewniany. Takie widzę, że tutaj kolorki różne, różniste. A to zieleń. A to czerwień. Dobra. Mamy jedną klapę. Dobra, lecimy z drugą. No jestem ciekaw, kurczę. Pierwszy raz mam do czynienia z takim gniazdem. Dajcie mi znać, czy wy macie może. Czy używacie takich gniazd. Naprawdę jestem tego ciekaw, moi drodzy. Bo jest to ciekawa sprawa. Ale widzę, że tutaj montażu też trochę będzie. Mimo wszystko. Dobra. Wow, tutaj patrzcie, mamy chyba tu trochę, to takie pic na wodę, to co jest przyklejone.
Ale no nie wiem, nie komentuję, zobaczymy. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że szkoda, że ta wykładzinka nie jest wyjmowana. I... No czekajcie, zaraz wszystko sobie przetestujemy, zobaczymy. Tutaj tylko mi się... O, mamy instrukcję obsługi. Także czekajcie. Już patrzymy. Tutaj mamy tą półeczkę właśnie chyba. Tu, aha, tutaj trochę średnio. Aha, oderwać, dobra. To dobrze, że oderwać, bo już myślałem, że to jest taki element, który odpada już mi na początek. Wow, trochę śrubek jest i gwoździ, także trochę trzeba tu porobić. To jest prawda, nie jest to dużo, ale no mamy, widzimy, tam jest, tu jest do nas, do przodu. Więc co, na początek, czekajcie. Krok pierwszy. Te zielone elementy. Dobrze myślę? Te zielone elementy stawiamy w taki sposób. Czekajcie. Tym zielonym chyba do zewnątrz. Czyli... Aha, czyli w taki? Nie. Odwrotnie. W taki sposób? Chyba w taki. O. Dobra. No dobrze, więc te już boczne mam przykręcone. Kolejna rzecz, tutaj krok drugi by było nałożenie. Aha, nałożenie tego. Aha, czekajcie. Czy to od... A nie, tamto się wsuwa, dobra. Czyli to możemy nałożyć sobie bez problemu. Większego. Oj, aha, aha, bo to w taki sposób, że to tu, między to wchodzi chyba. Między to, tak. I tu jaką śrubką to robimy, moi drodzy? Bo szczerze mówiąc, to się zastanawiam, chyba tą. Chyba tą, tak. Tak, tak, to będzie ta. Zdecydowanie. No i dobrze, tylko teraz mam problem. Bo tak szczerze mówiąc, to ciężko mi to tutaj samemu, ale postaram się. Dobra, czekajcie, tutaj zamocuję wstępnie. Czekajcie, gdzie mam ten klucz? Jest. No dalej. Oj, nie, 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 to krzywo nie może tak iść. Kurczę, no, aha, dobra, wiem jak to zrobię. Wiem jak to zrobię. Otóż tak to zrobię. O. Dobra. Dobrze. No i cyk, i się wkręca. Dobra. Jedno mamy. Teraz drugie. Nie, powiem wam, że jest całkiem fajnie. To się mocuje. Co tu mi się stało teraz? Nie ma naprawdę tragedii, jest, powiedziałbym, że fajnie to skonstruowane, ale dobra, nie mówmy przed zachodem słońca, nie chwalmy dnia przed zachodem. Dobra, okej, okay. Oj, oj, tak przykręciłem i teraz to jakby muszę dać do góry. Oj, oj, no właśnie. Dobra, okej, okay. Czekajcie, tutaj zablokuję tylko tym. No i co, i przykręcamy dalej dwie śrubki. Nie, no jest, powiem wam, okej, okay, jak na razie. Wszystko fajnie, prosto. Nie ma jakichś tam większych skomplikowanych rzeczy. I podoba mi się to. Naprawdę mi się to podoba. Dobra. Cyk. Dobra, tu zamontowane, tu dokręcone. Jeszcze tylko tutaj. Całkiem solidna konstrukcja to będzie, powiem wam. Tak mi się wydaje. Tu dokręcimy.
No ale jestem najbardziej ciekaw, czy kury będą z tego zadowolone. To przede wszystkim, jak z czyszczeniem tego, bo to też może być problem. I nie wiem, czy tego czymś nie pomalować, takim jakąś farbą, którą wiecie. No, o, no i super. To mamy. Także to trochę taki pic na wodę, tak jak mówiłem, ale może się wyprostuje i będzie lepiej. Krok drugi mamy. Krok trzeci, wsunąć te płytki, dobra. Także tak jak myślałem. Te płytki wsuwamy, czyli odgrodzenia pomiędzy gniazdami. Aha, czekajcie. Dobra. Dobra. Tu kolejne. Dobrze, mamy to. No i ostatnie. Cyk. Dobra. Wszystko jest jak należy. No i teraz tak, mamy już w sumie gniazda. Ty, no powiem wam, że ciekawie to wygląda, ciekawie. Zobaczymy, jak będzie to końcowo. Dobra, krok trzeci mamy. Aha, czekajcie, bo tu jakąś dziurką w dół to miało być. Nie. Nie, obojętnie. Dobra. Krok czwarty. Nóżki. Aha, bo tu jeszcze nóżki mamy. Taki myk. Aha, ale te nóżki. Aha, dobra, nóżki mamy tutaj. Dobra. No i fajnie, na nóżkach to będzie solidnie. Super. I teraz nóżki jak mocujemy? Najpierw te mniejsze. Te mniejsze w taki sposób. Dobra, to ja montuję nóżki, bo to już tam bardziej takie dłuższe będzie cały czas wkręcanie. I zobaczymy, jak to będzie po zamontowaniu tych nóżek. No patrzcie, moi drodzy, gniazdo złożone. Tak się prezentuje. Gniazda w zasadzie. No i co? No tylko przetestować teraz. Tutaj mamy półeczkę. O, cyk. I jestem aż ciekaw, powiem wam szczerze mówiąc. Na pewno będzie problem z tą matą, z tą tutaj. Wydaje mi się, że będzie szybko się brudzić, ale chcę na to nałożyć trawę sztuczną i wtedy ten dywanik, bo to jest taki dywanik, już nie będzie się brudził, także myślę, że zastąpię to właśnie sztuczną trawą, a mam ją. Co tam się dzieje? Gniostka zaatakowała kobuta. Moi drodzy, jak widzicie, gniazdo złożone, znaczy gniazda w zasadzie, ale to już wam pokazywałem. No i co? Mamy półeczkę, znaczy nie jest on. No, dupek. Mamy półeczkę, mamy wszystko skręcone. Wygląda to całkiem solidnie, cała ta konstrukcja generalnie bardzo fajna. Tu to mnie trochę martwi, bo tu kury jednak będą skakać, ale no nie, to się nie urwie, to się nie urwie, ale mogłoby być leciutkie grubsze. To na pewno, a tak to jest wszystko naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo na plus. Tylko jedyne to, że właśnie mogłoby być wszystkie te, całe te drewno jakby takie polakierowane. O, to by było super, bo wiecie, by tak się nie brudziło, by łatwiej można było zetrzeć i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, teraz zrobimy sobie test. Mamy tu, dzisiaj w ogóle było 40 jajeczek, to nie wszystkie tutaj, ale no załóżmy, patrzcie. Tutaj bierzemy sobie, przytrzymamy sobie, czekajcie. No czekajcie, chcę tutaj jak najlepiej, żeby to wyszło. To sobie weźmiemy, tym przytrzymamy. Dobra. No i co, moi drodzy, wchodzi kurka, tak? Tutaj siedzi sobie, siedzi i znosi jajeczko. Znosi jajeczko, załóżmy tak. No jak tak zniesie to jajko, to niestety nie spadnie, widać. Ale widzimy, jak tak już zniesie, to ładnie tu jajeczko spada. I zobaczymy jeszcze raz, czy nic z tym jajkiem się nie stanie. Raczej nie. Ten skos jest tak, no, tutaj bym trochę uważał z tym, bo jednak to jajko, o, widzicie, trochę jednak szybko szło, no ale nie wiem, tam na przykład jakie jajko nam trochę, widzicie, trochę tak, no ale dobra, no to tu by mogło być bardziej takie obite, albo luz, jakiś coś, taka amortyzacja,
bo tu jednak mimo wszystko czuć. Jak dobra skorupka, to nie pęknie raczej, ale no wiecie, różnie to bywa, dobra. Ale mamy drugie. No i wiecie, jajko, jajko, żeby się też nie zbiło. No nie wiem, no zobaczymy, kurczę, moi drodzy. To niech zwisa sobie tutaj. Generalnie ja jutro rano otwieram kurki i ten cały regał wstawię jutro rano. Dlaczego? Dlatego, żeby one mi dzisiaj się nie uczyły, żeby tam nie wchodziły i nie rozrabiały. Jutro o 9, 8, 8, 9 wstanę i otworzę kurki i wniosę im ten regał i no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś się fajnie uda nagrać może. Także wszystko skręcone, ten tył również skręciłem tam, także widzicie, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o sam regał, to wiecie co, powiem wam, że będę chyba wykonywał swoją konstrukcję. W sensie, że można to wykonać samemu, wiadomo, jak wszystko. I teraz mam przynajmniej podgląd, wiem skosy jakie różne, na internecie z projektów też bym miał, ale wiem co mogę udoskonalić, wiem jak to zrobić, także myślę, że na tym będę bazował mniej więcej i sobie porobię takie gniazda sam. Także no jestem ciekaw jak to wyjdzie. No dobrze moi drodzy, mam tutaj, czekajcie, mam ziarno dla silek w zasadzie, także czekajcie, zamkniemy je zaraz. Ale też mam ziarenko i mam tu jakieś takie resztki, tylko właśnie tak ciężko je tutaj im dać z tego względu, że no czekajcie, tak im może tu postawię, o, sobie coś tu poskubią zawsze. Dobra, i tak już jutro im będę sprzątał, pojutrze ewentualnie. Dobra, kurki, chodźcie, 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 ja wam sypuję jedzonko. No, macie do pełna, pięknie. Dobrze. Okej.